Potrafią tańczyć, walczyć, a nawet prowadzić auto. Prawie 300 robotów zaprezentowano we Wrocławiu na Mistrzostwach Polski Robotów. Łukasz Ciona. Największą atrakcją Mistrzostw Polski Robotów był niewątpliwie pierwszy polski pojazd autonomiczny, konstruowany przez wiele miesięcy przez 30 studentów i studentek Politechniki Wrocławskiej. To swego rodzaju samochód robot, czyli pojazd, który porusza się samoczynnie, nie potrzebuje ingerencji człowieka. W pierwszym polskim pojeździe autonomicznym samoczynnie porusza się zarówno kierownica, jak i biegi. Właśnie teraz postanowiliśmy go przetestować. Mózgiem całego systemu pierwszego polskiego pojazdu autonomicznego, umożliwiającego mu poruszanie się, jest ten specjalistyczny komputer. Operator wprowadza odpowiednie dane dotyczące prędkości, jak i trasy, którą należy pokonać. To już inny robot. Azor pięknie tańczy i porusza się niczym pies. Skonstruował go Marcin Kasprzak z Politechniki Wrocławskiej. I oczywiście tańczy, tak widać. Ma melonik. Niektóre roboty walczyły na arenie. Same walczą, same się sterują, mają tu czujniki. Jest przednie, tylnie. Mają cztery koła, żeby lepiej się tam prowadziły. Zdaniem organizatorów, robotyka to przyszłość ludzkości. 20 lat temu mówiło się, marzyło się o tym, żeby zrobić samochód, który będzie sam jeździł. W tej chwili, po 20 latach, to stało się faktem. Współczesne roboty potrafią niemal wszystko. Śpiewać, tańczyć, a nawet pomagają w prowadzeniu samochodu. Na szczęście żaden z nich wciąż nie potrafi zastąpić człowieka. Fakty, Łukasz Ciona.